Siema, jestem Bizonia, to jest Far Cry 2. Ja dotarłem w końcu do Mike's Barrow i ogarnąłem sobie furę. Na szczęście jakiś tam... W tym budynku znajduje się magazyn broni. Za diamenty możesz zakupić nową broń i sprzęt lub dokonać ulepszeń. Okej. No i cześć, gromi, kurde. No już nie mam pojęcia, co miałem mówić, no. Dobra, może mi się przypomni później. Mam maksymalne. Handlarz bronią oferuje misję, dzięki którym uzyskasz dostęp do nowych broni i sprzętu. W tej chwili go tu nie ma, wróć później. Aha, dzięki, no to świetnie, już kupiłem broń, mam... O, tyle diamentów mam, chciałem je wykorzystać, tu co? Nie ma? Aha. Dobra, zapisuj od razu. Changoing! To jest moja postać, dokładnie. Aha, czyli w sumie to mógłbym rozwalić tutaj tą, to nie wiem, tą zasuwę czy coś i wybić tam i wszystko pozbierać. No, ale nie, nie. Chyba, że na komputerze coś mogę sobie popstrykać. Staraj się wykorzystywać otoczenie tak, aby służyło twoim celom. Miotacze ognia i koktajle Mołotowa to ulubiona broń piromana, ale pożar możesz wywołać także środkami wybuchowymi czy rakietą. To samo możesz osiągnąć przy użyciu rakietnicy. Dodatkowo może ona zaalarmować posiłki wroga i spowodować duże zamieszanie w jego szeregach. Okej, mogę sobie kupić Homelanda albo Homelandera. To jest chyba to, co aktualnie mam. Tylko, że szkoda, no mam 10 diamentów, strzelba kosztuje 4, a karabin szturmowy 6. Ja bym chciał mieć możliwość jakby naprawy tych broni, które mam aktualnie. No gra mi niby tłumaczyła, że tych broni przeciwników są już uszkodzone od początku, nie? I najlepiej, żebym sobie sam kupował, bo wtedy będę kupował nowe w obronie, które nie są uszkodzone, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja już mam to. Widzę, że są jakieś AK-47, fajnie, kurde, proszę bardzo, jakiś MP5 z tłumikiem, o Boże, będzie strzelania. Co tu właściwie jest, bo tak w sumie latam tutaj po tej liście i nawet nie sprawdzam, to jest karabin na strzałki? Okej, no dobra. RKM, jakiś moździerz, materiały wybuchowe. Ja widziałem, że w tej, gdzieś tam, kurde, na jakichś grafikach widziałem kuszę. Ale chyba, albo gdzieś jest tutaj, ja jestem ślepy i nie widzę, albo jej nie ma, albo to nie jest w tej części. No wydawało mi się, że była taka kusza w tym, gdzieś tam widziałem. Chyba nigdy nie skupował, coś będę zbierał na razie, bo i tak nie mam diamentów, no będę marnował 10 diamentów na karabin, no. Czy tam 6, to i tak jest sporo. No i do kasy, tak, do kasy, dawaj. Okej, kupiłem. No i co teraz? Okej, gdy raz dokonasz zakupu na jej broni, w magazynie obok będziesz miał dostęp do jej nieograniczonych zapasów. Zakupiona broń jest zawsze w doskonałym stanie. Wow! Odblokowano nowe ulepszenia, dobra, ale... Gdzie niby ta broń się znajduje? Aha. Mam wyjść stąd, ta? Okej, dobra, troszeczkę nie mam pojęcia, co tu się dzieje, ale dobra, to nie jest chyba tutaj to miejsce, gdzie jest mój magazyn. On będzie gdzieś chyba tutaj, tak w tym miejscu, chyba. Tak, to jest magazyn i proszę bardzo, mam, to wymieniam od razu. Lepiej wymienić to miejsce zakończone sukcesem, no pewnie, że tak. A co tutaj jest? Możesz kupić broń specjalną, dobra, czyli jak kupię sobie w sklepie, to tutaj się będą pewnie pojawiać te brońki, okej. Jest i kusza, mówiłem, że kusza istnieje. Kusza, A dobra, wymienię sobie. To nie jest... w ogóle to już... Tam jest... A! Wyciszona strzelba. A tu jest obrzyn chyba. Kurde. Ja pierdziele. Ja to właśnie wymieniłem tak... No... Szkła. Nie wiem, co tu zrobić, okej? Nie wiem, co mam robić. No wybrałem jakąś broń. Mi się wydaje, że jest spoko. Ale czy będzie okej, to nie wiem. Chyba tutaj mam pistolet, którego nie mogę sobie wziąć, no bo nie. Tu mogę sobie... Mogę sobie w nieskończoność brać tą broń. Znaczy, że nie wziąłem. Proszę bardzo, mogę nieskończoność mieć broń, zarąbiście. Gdzie ta kusza jest w ogóle? Tu jest kusza. Okej, ale to są jakieś wybuchowe czy coś? Tam na końcu jest jakieś coś, takie na tym bełcie całym. Ale no nie wiem, zobaczę się, kurde, podczas akcji. No a co dalej? Ja mam się spotkać tutaj. Oficjalnie mówię, że dalej nie przeszedłem wtedy, kiedy kiedyś sobie grałem. Także teraz, od tego momentu, nie mam pojęcia, co się dzieje w tej grze. Tak, wiem, dużo nie przeszedłem, ale też nie chciałem ogrywać tej gry samotnie, bo chciałem ją przejść normalnie na YouTubie, tak pierwszy raz. Także do dzieła.
Alo? Dzień dobry. Yo, welcome to Mike's. Yo, twój pierwszy i najlepszy kumpel. W czasie wykonywania misji zaproponuje ci alternatywny sposób jej przeprowadzenia. W ramach nagrody poprawi swoją reputację i ulepszy schronienie. Ale gdzie ja sobie zniszczyłem tą reputację? Nikt mnie tutaj nie zna. No chyba, że po prostu reputacja to rośnie. Tak po prostu. Nie ma to znaczenia. Still sick? That guy can get you your medicine. I'm Warren. Warren Clyde. Cię mogę wybrać, co? Witaj. You ever get in the jam? You call me. Okej. Powinienem go do niego zadzwonić. Okej. You people never stop. Here's the bloody tip, alright? That's it. That's all I've got. Okej, dobra, spokojnie, Jesus. O, to jest chyba ten cały szakal. On tu... Chyba? That's what your friends usually do. Wait, you're not here for the tips, are you? Oh, I see the problem now. You can get the pills you need from the church in Pala. The priest there will help you, assuming you make it in time. Just passes along for me. Okay. You can't break a man the way you break a dog or a horse. The harder you beat a man, the taller. So you're not one of them. I'm Ruben Oluwagembe, what you call a stringer. And you are new, I can tell. Oluwagembe? Okay. They're much too clean. You're taking a chance talking to me. I'm persona non grata around here. The warlords want me out of the country. They don't like the story I'm writing. It's about the war, and about them, of course. But mostly it's about the famous arms dealer, the Jacka. That was him on the tape. Do you know I have covered 16 wars? Napisy są beznadziejne, ledwo je widać. And every time he has been there, selling his weapons and making a fortune while millions of people suffer and die. He thinks he can continue to do his work in secret, but not this time. These stories, they are going to come out. The Jackas, the warlords, the soldiers, the boy soldiers, even the NGOs. I intend to expose the whole sordid mess. I make it sound very dramatic. We'll see if anybody back home even notices. Niesamowita historia, wzruszyłem się. I've been interviewing people for months now. Diplomats, warlords, civilians, whoever I could trick into talking to me. I had some fantastic material. Then the soldiers confiscated my tapes. They said they destroyed them, but maybe not. I don't know. I can't very well go looking for them. I'm no good with a gun, you see. And you need one these days just across the street. Dobra, to nie ma sensu. Gościu byś mi ciągle opowiadał historię tak w kółko. Czy ten gościu... Aha, to twój drugi najlepszy kumpel. Aha, okej. Okay. Będzie na ciebie czekał tutaj albo w schronieniach, które odkryłeś. Od niego możesz uzyskać misje dodatkowe. Pomoże ci także, gdy zostaniesz ranny w bitwie. W bitwie, o kurde. Śródziemie. Even tough guys need help sometimes. You get in bad spot, you count on me. Pamiętaj, że gościu ma 49 lat, a wygląda jakby miał 65, nie? Może ta siwizna i ten wąs siwy, nie wiem. Ale gościu, no to se... Dobra, to co to teraz? Co ja mam zrobić teraz? Idź do kościoła i dostarcz nagranie ojcu Maylili. A ja chciałbym taśmy szakala, o właśnie, chciałbym je puścić. Czy ja będę mógł je wysłuchać w całości? Prawdziwy potwór, szakal odkrywa swoją mroczną stronę. Aby złamać wolę człowieka, musi złamać jego umysł. Co? You can't break a man the way you break a dog or a horse. The harder you beat a man, the taller he stands. To break a man's will, to break his spirit. You have to break his mind. Men have this idea that we can fight with dignity, that there's a proper way to kill someone. It's absurd. It's anesthetic. We needed to endure the bloody horror of murder. You must destroy that idea. Show him what a messy, terrible thing it is to kill a man, and then show him that you relish in it. Shoot the wound, then execute the wounded. Burn them. Take them in close combat. Destroy the preconceptions of what a man is, and you become their personal monster. When they fear you, you become stronger. You become better. But let's never forget, it's a display. It's a posture, like a lion's roar or a gorilla thumping at his chest. If you lose yourself in the display, if you succumb to the horror, then you become the monster. You become reduced, not more than a man, but less, and it can be fatal. Nie mam nóg! Cholera, znowu. I can't handle any situation. Dobra, stary, kurde, na razie to ty mi kompletnie nie pomogłeś. Jakie pigułki, nawet nic nie mam. Zdałeś mi gdzieś? Nie czułem, żebyś mi, kurde... Żebyś mi coś tam dawał. A nie czułem, tak. Przed wyruszeniem w drogę porozmawiać z oboma kumplami. No rozmawiałem, no kurde, z siwym dziadem też rozmawiałem, chyba, tak? Okej, niesamowite to jest. You've seen the fighting. The war is getting worse by the minute. It's absurd. Because why are they fighting? For what?
You can see the country is destroyed, the people, the diamonds, the cities. But about the Regizon, with the Jackass weapons no less, it is going to end badly. And I'm afraid I'll be here to see it. I'm a bit of a rubbernecker, I suppose. Listen, if you find any more of my tapes, please bring them back to me. I need them for my story. I'll tell you right now, I can't pay you. I can only offer you my worthless friendship in return. Z bezwartościową, no to kiss my ass. I can handle any situation. Dobra, pogadałem z nimi. Get ready. Those pills will turn your piss blue. Uwaga, mogę wyjść? Mogę wyjść, jej! Ekstra, czyli mam gościowi dostarczać taśmy szakala. Okej, szkoda tylko, że niestety... Holy Jesus! Realizm, dawaj realizm. Maczetą rozwaliłem wszystko. Zobaczy, coś tutaj gdzieś się znajduje ciekawego? Czy gdzieś tutaj na przykład nie ma jakiejś skrzynki, w sensie diamentów? Chyba nie. Następny stół, dawaj. Dawaj wszystko. O, to jest mocne, no proszę bardzo, zrobione dawno, dawno temu. Kiedyś to robili porządne szafki. Dawaj, kurde. Dobra, nie ma co tutaj siedzieć, tutaj nic ciekawego nie ma. Jedynie co teraz muszę zrobić, to pojechać do kościółka. Na modlitwę. A, przepraszam. No! O, elegancko. Gdzie jest ta sk... Dwa? Raz jak pisz. Dwa diamenty znalazłem. Kumasz to, gościu? Dwa diamenty. Co ja sobie za to kupię? Nic. Dwa diamenty tutaj to nic. No bo jak to mniej więcej wygląda? Mam dojechać sobie tutaj. Da się to jakoś zbliżyć. Kurde, nie... Aha, no i tędy sobie mogę podjechać. Okej, gitara. Tutaj mogę sobie... Tam widzę, coś mi miga. Mogę sobie podjechać do tej bezpiecznej strefy. Trzeba będzie to ogólnie obczaić, no bo fajnie było mieć wszędzie te odblokowane bezpieczne strefy. Ale na razie chcę się tak, wiadomo, trochę rozpoznać w tych misjach wszystkich. Raczej ta gra chyba trwa... Z tego co mi się wydaje, że... Nie wiem, czy to, czy to jakąś inną grę oglądałem, ale chyba... Teraz sobie zajebiście. Myślałem, że jakoś podjadę. Jakoś tak czułem wewnętrznie, że jednak nie, ale próbowałem dalej. Myślę, że ta gra to chyba ma z 15 godzin. Ale nie wiem, czy to jest razem połączone z szukaniem diamentów, czy ogólnie cała fabuła, bo to muszę sobie to sprawdzić z ciekawości. Żeby za szybko nie pędzić z Far Cry'em, no bo jednak Far Cry to jest gra, w której się fajnie szczela. Znowu coś kudy mruga. No. Jest, proszę, proszę, elegancko. Jeden? Oj, ty gnido, jak cię dorwę, to cię kurde wychlastam po dupie. No ja pierdzielę, ja tu sobie myślę, że elegancko, tutaj diamencik tam i każda laska jest moja. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że po prostu nie. Ale dobrze jadę? Bardzo dobrze bym pojechał, ale nie tędy. Nawet jakoś tędy pojechać? Wiem, że droga jest obok, ale ja lubię jeździć, kurde, tam, gdzie się nie jeździ. To widzę jakieś... Co to jest takie? To jest gwiazd... następne. Ale mnie, kurde, walkie swędzi. Walkie talkie. Chyba, gdzie następne jest to miejsce? Czyżby tutaj? Chyba tak, tak mi się wydaje. Ja nie mogę używać broni. A, nie wejdę tutaj. A ja myślałem, że tutaj. Ktoś mnie oszukuje. Może tutaj? Schowam to, bo nic nie widzę. Ja bym tak dał radę to rozwalić? Nie, to jest odporne, kurde, na uderzenia ze wszystkich, kurde, stron. A raczej jest tylko z jednej strony, mojej. Dobra. Już mówiłem, nie chce mi się za bardzo... Stary, nie widzę cię. Gdzie się schowałeś? Dobra, zaczyna coraz bardziej migać, tak mi się wydaje. To chyba spowolniło, czy nie? W strefie zawieszenia broni frakcje mogą otworzyć do ciebie ogień, jeśli wejdziesz na ich terytorium. Granice znajdziesz na mapie, potraktuj to jako ostrzeżenie. Dobra, jedna sprawa. Czy tam jest, kurde... Czy tam może być? Nie wiem, nie podoba mi się to, ale chyba tutaj się znajduje. Chyba zaryzykuję. YOLO. Damy radę zapisać grę? To zapiszę sobie, na wszelki wypadek, gdybym zginął, nie? To fajnie wczytać jednak, jak jeszcze jestem żywy. O, widzę to. Tak? Jakiś kurwa cwany jest? Taki jest cwany? Co sobie wyobrażasz?
No! Dawaj, dawaj, nie przestawaj! Kurwa, mać, wszyscy mnie nienawidzą! Ja zaraz umrę, tak a propos. Może bym zapierdzielał na przykład. Dawaj, dawaj! Leć się, mordo, bo zginiesz! Wyssij sobie tego pociska, a potem zaraz zginiesz, bo... Wow, się! Co, haś, haś? O Boże, ich tu jest od nasrania, to nie był dobry pomysł. Mohawir! Tak! O kurde! O kurde! Wow, 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 wow! O, no super, na środku drogi, bo ja nie mogę się... Wow! Wow! Umieram, umieram i kurde... Dobra, w dupie to mam. Okej, okay, dobra, beznadziejnie. Jest beznadziejnie bardzo! I umarłem. Dobra, mam to w dupie. Nie bawię się w to. Nie w tej chwili, nie mam szans. Mogłem po cichu tam spróbować wejść, ale gościu stoi i się wr... Okej. Okay. Nie no... W sumie to... Gdzie mnie zrespawnuje? Wyrąbię mnie gdzieś kudę w sianie i to tyle. Stary, masz schizofrenię, tam nikogo nie ma. Już wyszliśmy dawno z tego miasta. Ja, czy mnie nie będą mnie jakoś nienawidzić? Będę musiał jakoś się odkupić, czy co? Reputacja mi może się zrąbie. Nie no, myślę, że sobie wczytam ten moment, gdzie sobie zapisałem grę i tyle. Łapa, nie... Co ty zrobiłeś? Czekaj, strefę zawieszenia z broni i z grup atakujących. Okej. Bezpiecznie uciekłeś. Dzięki, stary, ale ta woda wygląda epicko. I to jest, kurde, bez ray tracingu. Proszę bardzo, jakie eleganckie. A jak strzelę do wody? O, rozmywa się. Fajnie, fajnie. Jak się chowa w tej grze broń? A się jakoś ją schować, czy coś? Mam taki flashback, że to już byłem. Na początku czasem, gdzie mnie powyszczelali, to nie czasem podobne miejsce jest? Dobra, ale tu mam iść tam? Chyba, że tutaj. O, proszę bardzo. No i? Jest tu kto? Coś tak trochę pusto i niepokoi mnie to. A nie, jest gościu. Jest pastor. Did Ruben send you? He had something for me. I would be very happy to give you what little medicine I have in exchange. That way. I think you should take one of those right away. To dawaj. Mogę je gdzieś znaleźć czy coś? Gdzieś nie chyba, by użarzyć lekarstwo na malarię. No dobra, dawaj. Proszę bardzo. Jedna tableteczka tyktaka i już. Not all of my people have left. Many are trapped. Scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others who have chosen to stay. We try to help where we can, and we could use someone like you. Extra. Co dalej? Aha, to tyle. Dobra, dzięki. Było miło bardzo. Miło było pogadać. Aha, czyli do niego mam przychodzić, żeby brać lekarstwa? No dobra, skrótaj. No to tak, nie? Nie ma sprawy. Ukończyłeś samouczek oraz część treningową. Shaquin Carbonell może zaprowadzić cię do sztabu oznaczonego symbolem H, gdzie urzęduje Leon Gakumba. Ich ugrupowanie to UFL. Okej. Okay. Dzięki tabletkom unikniesz nawrotów malarii. Możesz się teraz swobodnie poruszać. Odblokowujesz schronienia i ulepszasz je, współpracując z przyjaciółmi. Badaj posterunki, aby uzyskać informacje wywiadowcze. Podczas eksploracji terenu możesz znaleźć diamenty. No tak, to wiem. Za diamenty możesz dokonywać zakupu broni nowego typu, którą odblokowujesz, wykonując misje dodatkowe zlecone ci w sklepie z bronią. Okej, okay, to też wiem. W lokalizacjach oznaczonych wykrzyknikiem możesz otrzymać więcej misji dodatkowych. Wykonując je, zdobędziesz więcej diamentów, broni albo punktów reputacji. Dobra, to jest jakiś autobusik. Bezpiecznie przemieszczać się... Boże, możesz bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy przystankami autobusowymi w swoim rejonie. Stan gry będzie wtedy zapisywany. Okej. Okay. Gdzieś w pobliżu znajduje się handlarz bronią, którego nazywają szakalem.
Sprzedaje zabawki obu walczącym stroną. Każdy gnat, każda pestka i każdy trup, którego widziałeś, wjedzie prosto do niego. Znajdź go i zabij. No to jest mój cel główny, nie? Dobra, aktualnie jestem tutaj. Mam tutaj coś takiego jak to tutaj, to. Tam jest misja. I tam też coś jest, tam też pewnie będę mógł wejść. Jestem w ogóle, co to za pięść jest tutaj? Mogę tam w jakieś walki czy coś? Jakieś bokserskie czy co? Dobra, no niby wziąłem tabletki, ale widzę, że jeszcze mnie trzepie. Mogę tędy wejść? Co to za pięść jest? Powiem szczerze, że ta gra naprawdę ładnie wygląda. Naprawdę. Ta gra ma kurde 14 lat, nie chcę nic mówić, ale ta gra po prostu ma 14 lat, a wygląda normalnie naprawdę dobrze. Jak na 14 lat, rzecz jasna. Bo teraz to raczej taka, no w sumie, nie jest tak źle, wystarczyłoby pewnie jakieś parę modyfikacji wgrać. I ta gra mogłaby naprawdę działać. A z kim... Aha! Następna miejscówka, gdzie jest kurde... Co? No weapons, come on, arms up. Dobra, kiss my ass, okej? Okay? Gdzie jest ten cały ten... To się mówi, skrzynka z diamentami. Skoro już widzę, że miga, to fajnie by... Dziwne to jest trochę, hej. O, widzę tą skrzynkę. A ja bym tak radę tutaj dał radę przejść? Okej, okay, YOLO. Bez zapisywania to robię, więc jak coś, to będę w plecy naprawdę sporo. O, udało się, gitara. Hej, dwa diamenty, jestem bogaty jak jasny gwint. Dobra, gdzie tutaj jest to miejsce, do którego miałem dotrzeć? Tutaj. Dobra, typie. Mam się rozbroić, no to rozbrajam się. Mam maczetę, jakieś wybuchowe strzałki, karabin. Jestem kompletnie jakby... Nie macie się czego bać. Spokojnie. UFL, proszę bardzo. Macie jakąś dobrą muzykę? Nie wiem. Mogę wam puścić coś? Tutaj sobie można w kasynie pograć? Aha, okej, okay, elegancko. Chyba zapiszę sobie grę, skoro mogę sobie zapisywać. W ogóle zapisywać. Nie mam pojęcia, czy ta gra nie crashuje. Nie będzie crashować. Far Cry 1 lubiał czasem tam crashnąć. A jednak ta gierka już troszeczkę ma na karku, więc trzeba uważać. There is a special forces outfit in area, just gun for hired guys, but they are armed to the teeth. They are paid to parachute in and grab someone. He doesn't need to know who. It's okay if he knows. They are here for a big shot from the APR, but if they take our enemy, we got nobody to fight. Just get to the point. The SF team is set up in good position in the desert, 2 kilometers to southeast. Kakumba here doesn't want anybody to think he planned secret rendition. Would make him look bad. Enough, please. All you have to do is to find this man and destroy their vehicles. The gear in their vehicles, radios, water, canteens, ammo, all the gear they dropped in. This is our struggle. Africa is for Africans. We do not need outside involvement. I expect you to stop this man. Job is yours. Powiedz to we Włoszech, gdzie pełno jest Afrykanów. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Payments here. Okej, okay, dawaj mi to. Mam ich zero... O, 15? Proszę bardzo, jak elegancko. A ty coś masz dla mnie? Następne 15 diamentów? Nie? Okej. Okay. No dobra. Łyp! Aha, myślałem, że będę mógł przeskoczyć. Nie, nie będę mógł. Kurde, te plakaty... Podoba mi się, jak wygląda ta gra. Naprawdę fajnie. Ten, jedynka nadal fajnie też wygląda, jak na 2004 rok. Tutaj też jest, kurde, Far Cry 2 też ładnie wygląda. Podoba mi się to. Trochę dubbing mnie boli, bo oni czasem mówią takim spokojnym tempem. Nie mam pojęcia, kiedy mówią do mnie, a kiedy mówią, nie wiem, do siebie czy do kogo innego. Dziwne to jest. Ale ja mam misję, stary. Mam to gdzieś, co do mnie chcesz. Dobra, oho, proszę bardzo, mam dwie misje. Niebieska jest... Clyde. A Clyde to jest... Kto to jest ten Clyde? To jest ten, którego uratowałem, czy ten siwy? Czy jakiś kompletnie inny gość? Nie mam pojęcia, ale dobra, to podjadę do tego Clyde'a, czemu by nie? Tylko w którą stronę? Dawaj, kurde, mapę. Dawaj, dawaj. Nie tak, o, dobra, na spokojnie, bo ja
wiem, że ja lubię kompletnie pojechać do dupy, nie? Tylko nie takiej fajnej dupy, tylko do dupy, że pojadę tam, gdzie nie trzeba. O, a co to w ogóle jest? Tam jakaś antenka jest, czy coś takiego? Ciekawe. Jakiś, nie wiem, nadajnik? To mam zniszczyć? Nie. Jest tego sporo. Może jakaś antena, która usprawni mi, nie wiem, jakiś... O kurwa! O, Makumba! Chryste panie, zaraz zginę! Ja pierdolę! Zaraz się kurwa load, zrobię in your face! No kurde, ja pierdolę! No gościu dostał w czachy z bełta i ma to w dupie. Nie widzę nawet, ale widzę, że krew bryzga, więc już wiem, gdzie jest co i gdzie i jak i tak dalej. Nieważne. A proszę bardzo, nawet ci nie widziałem, frajerze, ale już wiedziałem, jak ci zniszczyć. A? Kata si? Kurde, ogień. O Boże, tylko nie ogień. Ogień to jest najgorsze dziadostwo, jakie może być. Mam cię, kurde, frajerze. Strzelaj se ze szczelby. Wiesz, gdzie jest strzelce? W dupę. O Boże, nie. Ogień, dobra, szybko. Muszę to szybko wszystko porobić, bo inaczej będę miał przerąbane. Dobra, liczę, że tutaj gdzieś znajdę jakąś apteczkę, bo dosyć mocno się wyrąbałem. Mogę sobie tutaj dziabnąć. Okej, czy jest tutaj coś? Mam amunicję. Dobra, amunicję zawsze spoko. Warto jednak mieć coś tutaj. To jest posterunek. Tylko w tym posterunku, czy ja znajdę jakąś apteczkę? Czy tu jest w ogóle szansa, że ja cokolwiek znajdę? Aha, okej. Okay. Coś znalazłem, ale nawet nie wiem co. No dobra, dobra. Nie ma sprawy. Mogę poczytać. Makumba, okej. Okay. Nie wiem, że tam pisze Makuba, nie jestem ślepy, ale gdzie ja sobie robię? Tak jak na wszelki wypadek, wolę powiedzieć. Ale to wsiadam do tego. Nie ma tu nikogo z apteczką, no to co ja poradzę. No, kim ja jestem, żeby mówić tak? Co to jest? Nie mogę przejechać? Gdzie tu realizm? To jest krzaczek. Wow! Wypierdzielej, frajerze! A ty kurde co, Mukambe? Won mi stąd! Chryste panie, nawet nie mogę się tam... To jest to? Tak, ale co to z tym mogę zrobić? No, Mukambe mnie chciał odstrzelić, ale ja go odstrzeliłem jako pierwszy. O Boże, tam już biegam następni. No to pięknie. Dobra, dawaj. No odpalaj! Co to jest? To jeszcze nie mogę tego zrobić? Myślałem, że już samouczek ukończyłem. Co to jest? Mogę to jakoś... może... genialny. O kurde, genialny po prostu. To nie kurde! Nie mogę z tymi zrobić. No dobra, to jak nie mogę z tymi zrobić, no to... jeszcze sobie odpalę, kurde, spróbuję postrzelić to... Nie, to nie dało. Myślałem, że jak postrzelę, to się coś stanie. Nie, nic się nie stanie. Dobra, to wracam z potem do samochodu, którego obojętnie... To były dwa samochody, ale widać został jeden. Tam w ogóle samochód wygląda jak jakiś taki ultramocarny, pancerny samochód. Chociaż nie, to jest taka... Nie, to nie jest pancerny samochód, nieważne. Gdzie jest ten tutaj drugi? Dawaj. To jest jakiś frajer. No jak tam? Boom! Nie macie, frajerze. Dobra, czyli źle... Niepoczęcie tutaj przyjechałem, bo nie było tutaj nic. A przynajmniej nie mogę tutaj nic zrobić na razie. Tak się skurde coś napierdzielać? To gin! Ty też! Łak się steleportował, skurczybyk! Aż kapelusz mu spadł! No jak tam, Makumbasy? No? Tak też myślałem. Koniec imprezy. A jak? Powiem szczerze, tylko się stresowałem. To jest to miejsce, gdzie miałem być? Nie, to nie jest kompletnie to miejsce, a to jest... Nie wiem, co to jest. No chyba wbijam, powiem szczerze, że jestem kompletnie zagubiony, nie wiem co o tym mam myśleć. Mogę sobie wodę jakąś wziąć, to co, zrobię z tego mołotowa, czy co? Chyba, że do picia, no to wtedy okej, okay, nie mam sprawy. Jakieś walkie-talkie, czy mokotalkie? O, to w ogóle jest zrąbista ściana. Wszyscy mogą być bezpieczni, nikt tego nie nikt nie ma szans, kurde. Żeby ktokolwiek, w jakikolwiek możliwy sposób, przedostał się za tą bramę. A, proszę bardzo, nie zni... A, nie, roli... O, Far Cry 2 to jest bardzo realistyczna gra, no. To czemu ta butelka się nie rozczaskała, co? A to?
A ten stół? O, proszę bardzo. O Boże, dobra, to nic nie ma. Ja myślałem, że tutaj coś będzie, ale nic nie ma, okej? Okay? Nic. Tutaj byłem i nic nie znalazłem. Proszę, nie jest safe house, no bo inaczej... O, proszę bardzo. A, dziękuję, dziękuję. A, apteczka. Czy to było to? Chyba tak. Chyba to było to, bo mi się ikonka zmieniła. Dobra, zanobisie, no to jadę tam kurde do tego. Przynajmniej jemu chcę pomóc w tym odcinku. Chaotycznie jest trochę, ale... Wiadomo, trzeba ogarnąć tą grę. Ja gram w nią w sumie tak daleko jeszcze nie zaszedłem, więc... Pierwszy raz, można powiedzieć. Nie będę musiał odbić tego... albo nie, to jest... Nie, to nie jest moja, kurde, ta pierwsza... ten... bezpieczna strefa. Będę mówił, że to jest bezpieczna strefa. Niech będzie, że to jest safe house, no bezpieczna strefa, nie? Bo to są jakieś zwierzęta. Bo gość jest w środku, gościu mi zleci jakąś misję, czy coś? Trzeba będzie oczywiście... Dobra, to wbijam do środka. A jest, tu jest Clyde, no to jest ten gościu. No, a co tam chcesz? So these special forces guys are coming in, right? I got a plan. You know that villa? There's this little guy in there. He's working with the SF guys, radioing codes over the shortwave. I was thinking you could go pay him a visit, convince him to give those guys the wrong directions. Ja nie umiem mówić. Send him straight to the shanty town. I mean, you're supposed to hit them in the desert, right? Screw that. No cover out there. You're better off hitting them close quarters. And besides, I'll be there to help you. Me and a bunch of yahoos from the ABR. No dobra. You know why they're here? The soldiers, I mean. They're on the payroll for this NGO. Their mission is to snatch and grab this guy who's been stealing medical aid. That guy's me. And get this, I've been selling the shit to the APR. And now they're gonna help me take out the posse, so I can keep stealing gear and selling it to them at 100% markup. Okay. The plan is good. Unless the APR figures out that I'm the guy that's been stealing their gear and reselling it to them. If they put it together, I might need your help, like immediately. Okej. Okay. Właśnie się orientuję, że ta wieża, z której nie mogę jakby odblokować w żaden sposób, to może kurde odblokuję mi jakby, nie wiem, jakieś posterunki, będę wiedział na przykład co ten, co się znajduje w tamtych miejscach. Tak jak to działa na przykład w Assassinie, że sobie synchronizuje, albo na przykład w późniejszych Far Cryach, czwórce i trójce, gdzie się wspinała te wieże i się synchronizowało. Jakby odkrywało się teren dookoła tej wieży. W piątce już tego nie ma, tam są mapy. I dobrze, bo to było takie troszeczkę już tak trochę... No, stary... Aha, no bo mniejsza, myślałem, że gościu coś... O, panie, granatnik! Fajnie by było go wziąć, tylko że... Jakby przyjdzie, kurde, jakaś... zabawa w zwarciu, to ja... Dobra, biorę to. Chyba zaryzykuję. Nie, bierz to. Raz się żyje, kurde. Będę strzelał z pistoletu. Jak to wygląda mniej więcej? Nie to. Wow, granatnik. Proszę, proszę, elegancko. Oczywiście. Ja to chroniłem kozę, ty gnido. Co myślisz, jak się steleportujesz, to sobie możesz? Czemu mój samochód płonie? Co jest grane? Ej! Miał być tamto, miał płonąć. Ja myślę, że rozwaliłem tamten samochód, czy napierdzielałem go w tamten samochód tyle, ale... nic nie dało, chyba naprawię ten samochód, żeby nie wybuchł. Aha, bo tu się widzę zrespawnowali przeciwnicy, moi ulubieni. To jest normalnie Dark Souls, tak? To jest Dark Souls, gdzie się podchodzi do ogniska, za chwilę już 50 tysięcy przeciwników, których się poprzednio zarąbało w danej lokacji, powraca do żywych, tak? No i ściga mnie, skurwysyn! Stary, odpierdol się ode mnie! Co ja ci zrobiłem? Dobra, czyli wybrałeś śmierć, co? Aha, czyli to, o to chodzi w Far Cry 2. Z każdej strony atakują mnie. A ja jakimś cudem mam uszkodzony samochód bardziej niż tamten, co tutaj tam sobie stoi naprzeciwko mnie. No dobra. Niby sądziłem, że aż tyle tych przeciwników tutaj jest dookoła. Ja sobie myślałem, że tutaj sobie pojeżdżę tam, tutaj, teges. Nie. Wszędzie ich jest pełno. Ta koza już chyba nie żyje.
tędy przejadę, czy mnie zaatakują? Nie, widzę, że jest spokój. Dobra, git. Tędy jechałem? Powiem szczerze, pierwszy raz to widzę. No to nie dziwnego, że to jest tyle przeciwników, skoro pierwszy raz to widzę. Wow, 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 wow! Po pierwsze, to ja nawet nie wiem, jak ty masz na imię, więc zginiesz jako pierwszy. Po drugie, nieważne, oni nie mają w ogóle żadnej ochrony podobno, więc można ich zaatakować bez problemu. Jest przynajmniej plan. Widzę, że mam przerąbane, więc wyjdę sobie stąd. Mam, tygrys. Wow, wow, wow! Ale takie rzeczy też nie robi. Nie przeskoczę tędy, okej, to sobie tutaj przynajmniej przejdę dookoła, proszę bardzo. Dobra, przeładuj sobie to, dobra, załaduj sobie tą, bo mi się to przyda. Pistolet, no nie wiem, dobry pomysł, żeby granatnik sam bierać, ale okej, jak już go wziąłem, to sobie go wziąłem. Woda mi jest do czegoś potrzebna, jak się jakoś... A, leczę się! Wow, wow! Kurwa dam, frajerze! Boom, headshot, frajerze! Zapraszam cię na fryzjera, co? Nie widzę ich. Nie widzę przeciwników. Nie widzę przeciwników. Gówno widać. Co? Kurde, dobrze ich słyszę przynajmniej tyle. Jak się obrócił, kurde, zarzucił grzywą. Po raz ostatni, bo zginął później. Dobra, czy jest tu ktoś jeszcze? Nie. O, ktoś jest chyba obok mnie. To biegnę do góry, nie interesuje mnie to. To co było za mną, zostanie za mną. Kurde. Jak cię... Dostał? Ale gień stary, dostajesz bóg. O kurde, o shit. Aha, ty też jest kurde, skurwysyn jakiś. Tak, jest. Gień, typie, gień. O kurde, to jest bardzo kiepska sprawa. O kurde, bardzo źle, bardzo źle. O kurde, jest przerąbane, a nie bardzo źle. Biegnij, 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 biegnij. Okej, okay, nie, to nie był dobry pomysł, żeby brać weterana, zdecydowanie nie. To nie był śmiech, kurde, ze szczęścia. Miał mi pomóc Flight, gdzie on jest? Ja zepsułem zasadzkę, ale mógł mi przynajmniej pomóc, a to jakiś ten dziadol mi przychodzi. No dobra, przynajmniej on jest. Niby drugi najlepszy przyjaciel, ale jednak jako pierwszy, nie? O kurde, załatwił kogoś, ale jaja. Proszę bardzo, podoba mi się to, te wszystkie animacje, to mi się najbardziej podobało w Far Cry'u. Że kurde, jak na przykład nie masz jakiejś apteczki czy coś. Dobra już, o kurwa, co mi rąbło? Gdzie oni są? A tutaj jest ziomek, okej, okay. On ma strzelbę, dobra. Dobra, pierdzielę to. Dobra, nie, chcę tam dotrzeć tam z tym. Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia, gdzie są przeciwnicy. Kompletnie ich nie widzę, przysięgam. Słyszę mniej więcej, że gdzieś tutaj się znajdują, ale... Pięta wszyscy skurwysyny. Welcome to Saint-Tropez. Co? Nieważne. Ale ładuj, że szybciej stary, bo mam przerąbany bez tego granatnika. Chciałem sobie poszalać z niego, to sobie poszalam z niego, nie? Prosty. O! O! Gdzie jesteś? Ktoś? Dziwne to jest, a dwa, że i tak nie widzę, co tam jest. Znaczy, nie widzę, gdzie on jest. A, czy oni są tutaj w środku, czy oni są na zewnątrz? Przeciwnicy. Wiesz, co chodzi, nie? Czy nie? Okej, okay, okej. Okay. A? No i? Szybciej! Ale biorę karabin, bo z tego granatnika to lepiej nie strzelać. Podobają się te animacje, god damn it. I załatwione. Teraz mogę iść na dół.
will you? A mogę go, no mam, pewnie mogę go zastrzelić, ale nie będę tego robił, ponieważ skoro robi ze mną interesy, znaczy współpracuje ze mną, no to szkoda by było go odstrzelać, nie? Jeszcze się może przydać. Tak jest przynajmniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Co tutaj jest? No, halo. All systems go. The SF team is headed for the shantytown now. See you there. O kurwa. Gin, frajerze. Dawaj mi kurto. Jak to mniej więcej teraz wygląda? Mam pojechać potem do tego. Udaj się do Makumby i zniszcz wyposażenie oddziałów specjalnych. Ale to zrobię w następnym odcinku, bo ten odcinek jest za długi. I w następnym odcinku właśnie pojadę do Makumby i zniszczę wyposażenie oddziałów specjalnych. Także do zobaczenia do następnego odcinka. Nadal jeszcze próbuję ogarnąć tą grę. To wszystko jest dla mnie nowe. No i siema!